Cześć, witam na kanale Bioequestrian. Dzisiaj obalimy kilka mitów dotyczących kontaktu z pyskiem konia. Pojawi się parę zawirowań, kilka innych spojrzeń na ten temat. Jak zawsze postaramy się przekazać to wszystko po swojemu. Znajdziecie tu kilka elementów, które bardzo pomogą w jeździe od dosiadu i łydki przez kontakt ręki z pyskiem konia. Żeby to wszystko było spójne, to zauważmy, że dobry kontakt przez wędzidło jest tylko wtedy, jeżeli niezależnie od chodu i wykonywanej pracy linia od łokcia jeźdźca do wędzidła jest prosta. I przyjrzyjmy się temu dokładniej. Linia prosta nie tylko patrząc z boku, ale również patrząc z góry konia. O tym drugim aspekcie mówi się niezbyt często, prawda? Wspominałyśmy o nim w filmiku o zakrętach. Tych, którzy jeszcze nie oglądali, zachęcam gorąco. Zastanówmy się nad tym kontaktem. Dla nas jest zawsze proponowany przez konia, zarówno jeżeli chodzi o jego siłę, jak i jego stabilność. Przy czym ta druga zależy od wyszkolenia samego konia. Oczywiście koń sam z siebie z tym kontaktem do nas nie przyjdzie i nie ma na co liczyć. Do tego musi się pojawić porozumienie i chęć. Kiedyś pojawi się również filmik o jeździe łydką i o tym, co to jest jazda do przodu, a dla potrzeb progresu proponuję filmik z ćwiczeniami i robieniem postępu, również jest dostępny na kanale. Czucie ręką możemy osiągnąć tylko przy jej anatomicznym ułożeniu, które takie czucie umożliwia. Co mam na myśli dokładnie? Przede wszystkim ręka od ramienia do samych palców musi być właściwie ułożona w odpowiednich miejscach, czyli łopatki i ramiona opuszczone w dół, żeby mogły się złączyć na plecach bez robienia garba. Łokcie przy sobie, tak żeby wszystkie siły związane z zakrętami czy przytrzymaniem przechodziły przez mięsień dwugłowy, czyli biceps, a nie triceps. Pokażemy to może na filmiku, czyli używając bicepsa mamy możliwość ściągnięcia łopatek i odchylenia się do tyłu przy prostym kręgosłupie. Natomiast używając tricepsa z reguły łokcie nam będą odstawać i pochylimy się do przodu, a łopatki często zrobią eleganckiego garba. Dalej pionowe nadgarstki. Powodują, że kości przedramienia nie krzyżują się. Zwróćcie uwagę, że w każdym momencie, kiedy kładziemy nadgarstki, kości przedramienia są skrzyżowane, w związku z tym uniemożliwiają tak naprawdę przekazanie siły dalej, czyli powrót tej elastyczności, którą wyprodukowaliśmy, przepuszczając ją przez cały swój kręgosłup i cały kręgosłup konia, aż do jego pyska, powinna ona wrócić do ręki, a nie może. Lekko zgięty nadgarstek umożliwia elastyczność, tak jak przy grze na gitarze. Jeżeli przy tym wszystkim mamy coś czuć, to jeszcze potrzebujemy braku napięcia w palcach. Wtedy możemy regulować ich działanie i w końcu możemy je zamknąć, na przykład do zatrzymania. Zwróćmy uwagę, że wodze się niesie. Nie trzyma, nie ciągnie, ale właśnie niesie. Już kiedyś mówiłyśmy o tym, że niektóre odniesienia stosowane do koni powinny stosować się do jeźdźców. Co w takim razie z samoniesieniem jeźdźca? Ręka powinna być zawsze o kilka milimetrów ponad koniem, a nie odwrotnie. Pokażemy. Tu dochodzimy do sztuki niewybierania luzu, który może się pojawić, jeśli koń do kontaktu przyjdzie. Jedziemy w tym momencie dosłownie energią wybudowaną z łydki do ręki jeźdźca. Siła tej energii jest różna w poszczególnych fazach ruchu konia i nasza ręka te różnice musi zaakceptować, a nie je na siłę wyrównywać. Często w tym momencie mówi się o elastyczności. To właśnie umiejętność akceptacji tych różnic bez narzucania własnej siły kontaktu jest tą elastycznością. Ćwiczenie dla rąk, które lepiej uwidoczni elementy tego kontaktu i tego możecie śmiało spróbować w domu, to takie kubeczki z wodą. Zobaczcie. My zwracamy uwagę, że tak samo jak jeździec nie mamy tu wpływu na to, jak ciężkie są kubki, czyli jaka jest siła kontaktu i możemy je utrzymać w równowadze tylko w jednej pozycji. Nic dodać i nic ująć. A co to jeszcze daje fajnego?
Zróbmy założenie, że koń nam wisi na ręku czy też ciągnie. Oznacza to, że my z tą samą siłą musimy trzymać lub ciągnąć wodzę. A co by było, gdybyśmy zrezygnowali? Zobaczmy. Jeśli w takiej sytuacji sprawdzimy choć jedną wodzą, zazwyczaj wewnętrzną, czy mamy porozumienie, taki kontakt z dialogiem, czyli czy koń nam nie wisi na tej wodzy, to koń zyska w tym momencie więcej własnej równowagi, a jakiekolwiek ciągnięcie za jedną wodzę stanie się fizycznie niemożliwe. Sprawdźcie. Przy takich założeniach omówmy jeszcze przejścia. Tu jest najwięcej perturbacji, jeżeli chodzi o kontakt i tu wychodzi najwięcej problemów. Potraktujmy więc przejścia jako ćwiczenie do poprawy kontaktu z koniem. Pierwszy problem to przejścia w górę, czyli do wyższych schodów. Tutaj sprawa jest odrobinę oczywista. Zwyczajnie nie można się złapać za pysk konia w przejściu do wyższego chodu, szybszego chodu. Wiem, że każdy instynktownie chciałby taką barierkę sobie jak w autobusie wybudować, ale tutaj trzeba z tą barierką pojechać. I na to zwraca uwagę każdy praktycznie instruktor czy trener. Każdy mówi, żeby przygotować się do ruchu w przód, do przejścia wyższego chodu i pojechać rączką do przodu. W tym miejscu zachęcam również do obejrzenia naszego filmiku na temat półparad oraz oceny nowego chodu, co było w filmiku na temat postępu. My chcemy zwrócić uwagę również na ten drugi aspekt, czyli przechodzenie do chodów niższych w naszym rozumieniu, czyli wolniejszych. Dobrze jest pamiętać, że w wolniejszy chód też się wjeżdża, a nie hamuje. Dlaczego tak? Chodzi nam w końcu o pewną lekkość, finezję jazdy, a przy tym zachowanie jazdy od tyłu, od tylnych nóg konia w kierunku przodu z zachowaniem lekkości tego przodu. Nie damy rady tego wykonać, jeżeli koń nadział się na wędzidło, jak na ścianę postawioną przed nim. Mamy świadomość, że często na początku tak to jest tłumaczone i trochę szkoda tego skrótu myślowego. Łatwo jest przyzwyczajenie to zmienić, myśląc o tym, że właśnie w przejście w dół też trzeba wjechać, czyli wjeżdżamy z kłusa do stępa lub z kłusa do stój, a nie hamujemy z kłusa do stępa ani z kłusa do stój. Wydaje się, że jest to taka tylko różnica nazewnictwa, natomiast jeżeli zrobimy z tego różnicę w myśleniu, to jakość przejść gwałtownie się poprawi i kontakt też będzie dużo lepszy. Dodatkowo takie wjeżdżanie w przejście pozwoli nam nie zatrzymywać ręki i podążyć z nią elastycznie z pyskiem konia i za kontaktem przez konia proponowanym. Ilość zysków, które w tym momencie się pojawia, jest aż nie do wytłumaczenia. Nie tylko kontakt z pyskiem konia się poprawia i jego posłuszeństwo, chęć wykonania tych przejść, ale też elastyczny kręgosłup, podstawienie, wszystko inne, co do finezyjnej jazdy jest po prostu niezbędne. Bardzo ważne jest też to, co powiedziałam wcześniej o wybieraniu pewnego luzu na wodzach, gdyż koń w zmianie równowagi musi również zaproponować zmianę jakości tego kontaktu. Pozwólmy koniowi w nowym ruchu lub nawet w zatrzymaniu zaproponować nowy nacisk kontaktu i dajmy mu znać, czy się na to zgadzamy. Taka zmiana w kontakcie z koniem, jaką tu proponujemy, powinna przynieść efekty w postaci zwiększonej energii proponowanej przez konia. Może też się okazać, że wasza równowaga nie jest przy takim ułożeniu wszystkiego wystarczająco szybko reagująca. Mówiąc wprost, może się zdarzyć niefortunny klap w siodło. Dzieje się tak dlatego, że nagle zmienia się kolejność działań na tą bardziej właściwą, czyli kontakt jest wynikiem działania pomocy, a nie początkiem. Nareszcie jazda może stać się poprawna od dosiadu i łydki do ręki, a nie odwrotnie. Tu dochodzimy do jazdy od wewnętrznej łydki do zewnętrznej wodzy. Jeśli jazda ma być płynna, to zachęcam do rozważania jej w kategoriach tanecznych. Taki rysunek, jak według nas to powinno wyglądać. Jeździec jest z założenia w lepszej sytuacji od tancerza, gdyż ma dodatkowo jeszcze jedną wewnętrzną wodzę i zewnętrzną łydkę. To dopiero daje możliwości. Ta ilustracja pojawiła się właśnie dlatego, żeby uświadomić, co by się stało, gdyby ta zewnętrzna wodza była luźna lub gumowa. Jak wyglądałoby zaufanie tancerki? A co gdyby w połowie piruetu lub zakrętu, czy jakiejkolwiek figury,
nagle urwał się ten kontakt ze strony tego pana. Wyobraźcie sobie tą minę tej pani. A teraz porównajmy to do sytuacji konia, któremu urywa się kontakt na zewnętrznej wodze w połowie zakrętu lub skoku. Nic dziwnego, że w kolejnych powtórkach koń woli puścić naszą dłoń, wyplątać się z tego niestabilnego kontaktu i załatwić sprawę samodzielnie, z nami lub też bez. Moim sposobem na dodatkowe sprawdzenie jakości kontaktu jest jazda w ustawieniu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Wygięcie dotyczy całego kręgosłupa konia, tak jak w zakręcie, a ustawienie rozumiem jako ustawienie samej szyi i głowy konia. Zobaczymy krótki obrazek do tego, jednak nie będę tego dzisiaj rozwijać w tym filmiku. Jeżeli interesują Was szczegóły, poprosimy o maila, udostępnimy materiały. W tym ćwiczeniu ważne jest jasne ustalenie zewnętrznej wodzy i wewnętrznej łydki, niezależnie od ustawienia głowy konia, bo wygięcie całego konia wcale się nie zmienia i warto na to zwrócić uwagę. Na koniec pro tip, tym razem drągi. Pamiętajmy, że drągi są właśnie po to, żeby ćwiczyć kontakt, a my często skupiamy się na samym przejechaniu drągów, a to przecież jest zadanie konia. Nie wtrącajmy mu się w robotę, ale właściwie wykonajmy swoją. Pilnujmy równowagi, ręki i kontaktu, a efekty przejdą na śmielsze oczekiwania. Do tego samego celu służą skoki gimnastyczne. Gimnastyka jest dla konia, natomiast zadaniem jeźdźca w tym samym czasie jest ćwiczenie własnej równowagi, pozycji nóg, pozycji rąk i dostosowanie się do kontaktu proponowanego przez konia w skoku. W gimnastyce jeździec nie skacze, skacze koń. Dajcie znać w komentarzach lub mailem, jak się to sprawdza. Nie zapomnijcie subskrybować, żeby być na bieżąco i pamiętajcie, że dopiero się rozkręcamy. Szykujemy więcej i bardziej różnorodnie. Wytłumaczymy, czemu opowiadamy więcej niż jednej osobie i jak to wszystko wygląda w produkcji. Chętnie witamy każdy pomysł. Dajcie też lajka, jeśli choć trochę Wam się przydajemy, bo dla nas to jest jedyna nagroda za tą pracę, którą wkładamy. Na kanale są filmiki, które naszym zdaniem mogą się przydać lub stanowią ciągłość tego odcinka. Zajrzyjcie i tam w wolnej chwili. Sprawdzajcie również kartę społeczności kanału, są tam głosowanka i zapowiedzi. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się i do następnego razu.